Studio Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Ze mną jest Bartłomiej Duś, który czeka na prawykonanie utworu Aleksandra Nowaka Kolus. Zacznę od pytania o tytuł. Co to jest Kolus? Kolus, według kompozytora, to z po łacinie, no można powiedzieć, są takie dwa znaczenia. Jedno znaczenie to wirowanie, a drugie to przeznaczenie. Można powiedzieć, że w tym utworze te dwa znaczenia tego słowa jakoś się tam ze sobą łączą. Ciekaw jestem, na ile to ma znaczenie właśnie dla ciebie jako wykonawcy. Czy myślisz o tym podczas grania? Czy inspiruje cię do poszukiwania jakichś rozwiązań brzmieniowych w twojej partii? No jest to dla mnie bardzo duże znaczenie. W ogóle no, takim ogromnym bogactwem tego rodzaju festiwal jest to, że można z kompozytorem porozmawiać o takim backgroundzie filozoficznym danego utworu. I oczywiście jest to dla mnie wielki drogowskaz, jak podejść do interpretacji takiego utworu. Ciekawi mnie wybór tego akurat konkretnego saksofonu, bo powiem szczerze, że dla większości osób, które myślą o saksofonie sopranowym, to otwiera się gdzieś przestrzeń muzyki jazzowej. No i tam są dwa kontrasty, bo z jednej strony ten przesłodzony Kenny G, a z drugiej strony te odloty Johna Coltrane'a. Możesz jeszcze przypomnieć Sidney Bechet. Jak rozumiem, muzyka tak zwana poważna nie ma takich bardzo jednoznacznych skojarzeń, ale chyba sopran jest rzadziej wykorzystywany niż na przykład alt. Czy się mylę, czy tutaj była jakaś przestrzeń do poszukiwań specjalnie wyznaczony kierunek? Nie, ja nie narzucałem Alkowi akurat tego saksofonu, ale myślę, że kompozytor zna mnie dość dobrze i wie, że jestem dość mocno sopranowy, mówiąc w cudzysłowie. Wiem, że ogólnie kompozytorzy często właśnie sięgają po te niższe odmiany, czyli właśnie tenor, baryton czy nawet bas. Bo no, walory barwowe są niesamowite i w związku z tym można więcej jakby użyć, jest więcej rezonansów w tych instrumentach, można też dużo więcej jakichś takich technik, typu właśnie jakieś szumy, slapy, to są takie rzeczy, które są bardziej słyszalne. Aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj Alkowi chodziło o przebicie się tego saksofonu przez orkiestrę. Jeśli chodzi o saksofon sopranowy, to jest on takim bardzo transparentnym instrumentem. Już sam kształt, to, że on jest prosty, on po prostu przemawia wprost do publiczności. W alcie już ta rura jest zakrzywiona i w związku z tym ten dźwięk idzie raczej w sufit niż właśnie bezpośrednio do odbiorcy. No właśnie, wspomniałeś o orkiestrze. Tutaj mamy kwintet smyczkowy, czyli kontrast barw. Ciekaw jestem, jak pracowało się z orkiestrą AUXO. No, zawsze jest to rewelacyjna praca. Zawsze jak powracam do współpracy z AUXO, to jest to niesamowita przygoda. I tutaj muszę od razu powiedzieć, no, zawsze prawykonania dla mnie to jest taka i duża niewiadoma do pierwszej próby z orkiestrą, bo nie słychać tego utworu, można tam przejrzeć partyturę, ale nie wiadomo, jak to do końca będzie brzmiało. I po pierwszej próbie można powiedzieć, że no, zrozumiałem w większym stopniu ten utwór i w zasadzie te wszystkie kadencyjne momenty z pierwszej, można powiedzieć, bo utwór jest jednoczęściowy, ale można go podzielić na części. W pierwszej części właśnie są takie kadencyjne momenty w solowej partii saksofonu i ta partia, można powiedzieć, się tak unosi na tych smyczkach w orkiestrze AUXO. Także no, to było niesamowite przeżycie, już ta pierwsza próba. A zaczyna się w ogóle takim trzęsieniem ziemi. Jak zajrzałem do partytury, to tam jest taki mocny akord postawiony i też jest ten twój growl saksofonowy. Później to troszeczkę idzie w inne przestrzenie. Tak, jest dużo łagodniej później, aczkolwiek te pojawiające się od czasu do czasu multifony i też w sumie szybkie przebiegi są dosyć takie burzliwe. To wszystko się kręci, czyli wirowanie, no właśnie, wokół przeznaczenia, bo to przeznaczenie, jak rozmawiałem z kompozytorem, jakoś tam cały czas przebija się przez tą partię saksofonu, żeby ostatecznie na sam koniec odnieść zwycięstwo, że to przeznaczenie wygrywa. No to w takim razie
trzymam kciuki za dzisiejsze prewykonanie. Cieszę się, że nasz los znów splótł nasze ścieżki, że mogliśmy porozmawiać i że będę mógł dzisiaj posłuchać utworu w Twoim wykonaniu i wykonaniu orkiestry AUXO. Powodzenia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.